Tomek, spotykamy się z okazji nadchodzącej premiery filmu Swingersi. Opowiedz, co to będzie za produkcja? Może zacznę od tego, że jak dostałem pierwszy raz scenariusz do przeczytania, to naprawdę się bardzo uśmiałem. Naprawdę. Później pomyślałem sobie, że może to jest tylko dlatego śmieszne, że ja tam dostałem rolę i dam komuś innemu to przeczytać. I tak bacznie obserwowałem, czy ktoś będzie się śmiał. I też równie komuś podobał się ten scenariusz, tak jak mi też ta osoba cały czas śmiała się z tego scenariusza, czytając go, więc pomyślałem, że to jest fajny kierunek, że to będzie fajna komedia. Myślę, że takiej komedii nie było w naszym kraju, takiego tematu nie było poruszonego w naszym kraju. Myślę, że to jest zabawna komedia i widzowie będą zadowoleni, jednakże będą też zaskoczeni jakby filmem. Opowiedz o swoim bohaterze, z kim tam będziesz wchodził w interakcję, co będzie się działo, czym zaskoczy twoja postać widza? No właśnie tutaj jest taki problem, że moja postać taka jest wisienka na torcie, nie bardzo za bardzo mogę mówić o mojej postaci. No zagram przeciwieństwo swoje dotychczasowych ról, jakie grałem. Na pewno zaskoczę widza. Na pewno widz się nie spodziewa, kogo zagram w tym filmie. No nie chciałbym zdradzać, na pewno będą ludzie zaskoczeni. No, dla mnie to było duże wyzwanie, jeszcze takiej postaci nie zagrałem nigdy. I to też było dla mnie to, dlaczego wziąłem też tą rolę, że tego nigdy nie zagrałem. A zresztą postać jest bardzo fajna. Swingersi, no sam tytuł zobowiązuje, no tematyka mocno nasączona seksem. Czy będzie to bardziej pójdzie w stronę komediową, czy jednak też pojawią się takie ostre sceny, jak chociażby w 365 dniach? Nie, no broń Boże, nie, to będzie przezabawna komedia. Tytuł rzeczywiście dużo, dużo znaczy i jakby bohaterowie wpadają na taki pomysł, że może chcieliby to zrealizować. No i tutaj trzeba uważać, bo marzenia czasami się spełniają i wtedy nie każdy się potrafi odnaleźć w tej sytuacji. To właśnie są te właśnie zabawne sytuacje, że nie wywołaj wilka z lasu, bo może to się akurat stać. I tutaj bohaterowie moi wywołają, że gdzieś tam po świadomości może chcieliby spróbować, natomiast nie jest to takie łatwe. No i to są takie przesympatyczne, śmieszne akcje. Jaka była jakaś taka najbardziej zabawna rzecz, która stała się na planie? Coś, czego się kompletnie nie spodziewaliście podczas realizacji tego filmu? Wiesz, ja widzowie widzieli ten film, bym mógł powiedzieć dużo fajnych ciekawostek związanych z moją postacią. Natomiast nie mogę o tym powiedzieć, więc jak widzowie zobaczą ten film, pewnie będą wiedzieli, dlaczego nie mogę tego powiedzieć. Było przesympatycznie na planie zdjęciowym, bo zdjęcia nie były kręcone w Polsce. To też dla mnie takie coś innego, chociaż już grałem parę razy za granicą. Natomiast tutaj też był bardzo sympatycznie, bardzo zgrana ekipa i bardzo się lubiliśmy między sobą, więc myślę, że to też się przyłoży na film, że będzie widać, że się lubimy i lubimy ze sobą pracować.